Ile około zajmuje ci przygotowanie do jakiegoś odcinka? Jaki jest twój ulubiony level w Backrooms? Jaka seria, film na twoim kanale sprawił ci najwięcej satysfakcji z nagrywania? Siemano, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale, z tej strony Mondar i wreszcie widzimy się tutaj w pełnej postaci. To jest długo wyczekiwane przez was Q&A i chyba jeszcze bardziej wyczekiwany przeze mnie face reveal. Jest to dziwne, ponieważ przez 3-4 lata non-stop patrzyłem się w monitor, kiedy nagrywałem filmy, a teraz muszę nauczyć się czegoś nowego, mianowicie pracy z kamerą. Oczywiście przez te kilka lat zdarzały się jakieś filmy, gdzie kamera była używana, między innymi na moim drugim, martwym już trochę kanale od roku. Pojawiały się takie rzeczy, ale totalnie wtedy tego nie ogarniałem, co chyba zresztą widać. Ale miejmy nadzieję, że teraz trochę lepiej już to wygląda. Tak więc Q&A, chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi w filmach tego pokroju. Na karcie społeczność wrzuciłem wam dwa posty, pod którymi zadawaliście pytania. Sam mam te pytanka tutaj i postaram się na co niektóre w tym filmie odpowiedzieć. Jest to trochę egzotyczne przeżycie w tej chwili, aczkolwiek mam nadzieję, że fajnie będzie się wam ten film oglądać. Odpowiadając na najbardziej oczywiste pytania, mam na imię Piotrek i mam 17 lat. Zatem zacznijmy od czegoś ciekawego, ponieważ w wielu waszych komentarzach przewija się wątek tego, jak zaczynałem właściwie z tym kanałem, z czego to się wzięło i dlaczego tworzę akurat taki content, jaki tworzę. Zasadniczo to wszystko działo na zasadzie ewolucji. Generalnie kanał założyłem w 2017 roku, dokładniej w sierpniu, aczkolwiek wcześniej miałem jeszcze kilka kanałów, które skupiały się na trochę innej tematyce. Wówczas miałem 12 lat i miałem wakacje, więc miałem dużo wolnego czasu, w wyniku czego mogłem tworzyć jakieś filmy na YouTube i zasadniczo były to te same rzeczy, które wtedy najczęściej oglądałem. Jakieś topki, top 3 straszne kanały na YouTube, jakieś straszne filmiki w internecie i tak dalej. W tamtym czasie na YouTube był tego wysryw i takie kanały jak Nexu Geo chyba, coś takiego. Tworzyli głównie takie rzeczy. Był jeszcze taki gość, się Apex Pix nazywał i pamiętam, że jego wtedy trochę oglądałem, się dość mocno tym zainspirowałem. Aczkolwiek później ten content trochę ewoluował i tak dalej. Wiele osób też pyta się o moją nazwę, dlaczego akurat wtedy nazwałem ten kanał Mondar X, czy tam Mondar X, jak to woli. To jest bardzo proste. Sam czemu Mondar wziął się od słowa random, tylko że nie wiem czemu, skąd taki proces myślowy mi się wziął w głowie, ale przeczytałem go od tyłu i wyszło Modnar, tak, Modnar, i zamieniłem literki D z N i wyszło Mondar, a wtedy, kiedy zakładałem konto, to nie umiałem stworzyć konta bez dodawania nazwiska, wobec tego nie wiedząc, co tam dać, D Mondar X. I chyba nie jest to najlepsza nazwa, jak tak teraz patrzę. Aczkolwiek z racji na wspomnienie i to, że powstała wokół tego jakaś marka i większa społeczność, to postanowiłem to zostawić. Później ten content bardzo ewoluował przez te kilka lat. Zasadniczo 2017-2018 rok to były mniej lub bardziej filmiki na tym samym poziomie, które dotyczyły tego samego, czyli jakichś strasznych filmików w internecie i creepypast, bo wtedy jako dzieciak byłem tym bardzo zajarany. I tak jest, te filmy teraz ogląda się bardzo ciężko, co więcej, co niektóre z nich musiałem zdjąć ze względu na taką sytuację, że te właśnie starsze filmy z 17, 18, 19 roku swego czasu łapały jakieś naruszenie praw autorskich, w tym na dwóch miałem strajka w tym samym momencie. A dobrze wiemy, co mógłby zrobić ewentualny trzeci strajk na takim filmie, więc na ten moment wiele starych filmów z 17-18 roku jest pousuwanych i lepiej, żeby tak zostało. Nie są one jakoś zbyt ważne, a lepiej, żeby kanał pozostał, wiecie, o co chodzi. W każdym razie 2017 i 2018 rok to są właśnie te takie filmy, które tworzyłem dla zabawy, mając 12-13 lat. A pod koniec 2018 roku spojrzałem na to wszystko i pomyślałem sobie, z jaką myślą właściwie tworzyłem ten kanał, a byłem bardzo zapatrzony w wielu youtuberów i po prostu chciałem być taki jak oni, tworzyć filmy, stworzyć jakąś społeczność wokół tego, mieć kanał na YouTubie. Wtedy myślałem, że to jest mega fajne i już od wielu lat, od 10 roku życia może o tym marzyłem. Zwyczajnie wydawało się to super, tym bardziej kiedy można pogodzić pracę, w sensie zarabianie pieniędzy z czymś, co lubisz. I tak leciały coraz to kolejne miesiące, tworzyłem coraz to więcej filmów, więcej, więcej i w końcu kanał trochę się przebił, odpowiadając na to pytanie, jak uważam, jaki film bądź seria najbardziej przyczyniła się do mojego wzrostu na YouTube, to zdecydowanie będą to zakazane, zaginione odcinki bajek dla dzieci, ponieważ tworząc tę serię totalnie nie miałem pojęcia, że to będzie właśnie ta rzecz, która mnie wytrenduje w jakimś stopniu, przynajmniej da mi jakąś początkową publikę, ponieważ
Dzięki tej serii zgromadziłem jakieś 5000 widzów więcej i wtedy kanał zaczął faktycznie jakoś się rozwijać. No i tak mijały kolejne lata, content zmieniał się względem tego, czym akurat interesowałem się w danym czasie i obecnie jest właśnie tym, czym się interesuję gdzieś tam, co zobaczę w internecie, co uznam, że jest ciekawe, albo co sprawia mi przyjemność w trakcie tworzenia filmu na dany temat. Więc odpowiadając na wasze dłuższe pytania, skąd taki content? Bo interesuję się pewnymi rzeczami i lubię o nich opowiadać, a jeżeli znajdę coś w internecie, to fajnie jest nagrać na ten temat film. A jeżeli chodzi o jakieś filmy FNAF-owe, backroomsowe i tak dalej, po prostu lubię te klimaty. FNAF-em interesowałem się od kiedy miałem 9 lat, więc bardzo przyjemną rzeczą dla mnie jest później robienie serii z Security Breach'a czy coś, albo filmów z FNAF Plusa, który jeszcze nie wyszedł. Ale kiedy wyjdzie, to ogramy sobie go na streamie i zrobimy kilka filmów, miejmy nadzieję, z samej gry. Czy wróci jeszcze stary, dobry, straszny content z 2019-2021 roku? Content pomiędzy 2019 a 2021 rokiem wspominam bardzo dobrze robienie tamtych filmów i nie da się ukryć, że wiele się od tamtego czasu na kanale zmieniło. Między innymi do filmów trafił jakiś humor, żarty i tak dalej. Trochę zmieniła się konwencja. I podchodzę do tego tak, że to, co działo się w 2019 roku, 2020 roku i 2021 roku, wolałbym tam zostawić i chciałbym odszukać coś nowego, iść w jakimś innym kierunku z filmami. Jak to niesamowicie brzmi. Wiecie, o co chodzi? Myślę, że trzeba iść z tym wszystkim naprzód. W 2019 roku miałem 14 lat i tworzenie takich filmów jak Straszne historie widzów, które także tworzyłem, mając lat 16, Zaginione odcinki bajek dla dzieci i tak dalej. To było fajne dla mnie w tamtym czasie, a teraz mam lat 17 i trochę się przez ten rok zmieniło, naprawdę więcej niż moglibyście się spodziewać, przez co na kanale teraz pojawiają się trochę inne rzeczy, sam zacząłem interesować się jakimiś komentarzami i rzeczami tego typu i wolałbym póki co iść w tym kierunku, aczkolwiek myślę, że to na pewno nie będzie zły kierunek. Myślę, że na kanale w tych obecnych realiach tego, co tworzę, pojawi się jeszcze wiele ciekawych rzeczy, na pewno, a gdybym teraz wrócił do tego, co robiłem w tym 2019 roku, 2020 roku i tak dalej, wydaje mi się, że nie byłbym do końca usatysfakcjonowany czy to jakością filmów, czy to ich wykonaniem i tak dalej. Przez cały 2019 rok, te poprzednie lata również, a także przez kawałek 2020 roku, filmy składałem na telefonie. Tak jest, podstawowymi narzędziami był dyktafon, aczkolwiek po pewnym czasie się to zmieniło, kiedy kupiłem mikrofon, był to wtedy jeszcze Novox NC1, z którego korzystałem przez dobre 3 lata. A same filmy przez te kilka lat montowałem w Kinemasterze, którego na tamten czas myślę, że całkiem nieźle wymasterowałem, aczkolwiek teraz oglądając te filmy widzę, ile rzeczy można byłoby w nich poprawić. Od trochę ponad 2 lat działam w Premiere Pro, który już ogarniam myślę, że dużo lepiej, niżeli ogarniałem to chociażby w 2020 roku, gdzieś tak w połowie, kiedy zaczynałem tam montować i nadawałem na filmy mnóstwo dziwnych efektów, które totalnie psuły jakąkolwiek, myślę, radość z oglądania filmu, bo kiedy oglądasz film i jest tam nawalone jakichś efektów VHS-ów, efektów na filmach z lat 30., jak ja to wtedy określałem, myślę, że jakość filmów, która jest teraz, jest chyba najlepsza w całej historii tego kanału i chciałbym przy tym zostać, nie chciałbym się cofać do czasów, kiedy jeszcze moje umiejętności nie były na takim poziomie, jak są obecnie. Ale chcę się dalej rozwijać i tworzyć coraz lepsze filmy. Następne pytanie to, czy nagram kiedyś jakiś iceberg? Icebergi to naprawdę świetna rzecz i uwielbiam je oglądać. Aczkolwiek, jeżeli kiedyś miałbym nagrać iceberg, a chodzi mi to po głowie od jakiegoś czasu, to musiałby być to iceberg autorski. Coś swojego w nim zawrzeć. Ewentualnie, gdybym znalazł jakiś ciekawy iceberg na YouTubie, który został stworzony przez kogoś, ale jest faktycznie ciekawy i zbiera jakieś interesujące rzeczy. Na ten moment nie zamierzam się za to zabierać, ale być może kiedyś to zrobię. Jaki jest twój ulubiony level w Backrooms? Wiecie, poziomów Backrooms jest bardzo dużo i bardzo wiele jest też tych ciekawych, fajnych poziomów, ale myślę, że jeżeli chodzi o takie moje 3 ulubione, to na pewno będzie to poziom fun. Bardzo dobrze robiło mi się film o tym poziomie. Do tego będzie Run for Your Life, bo lubię ten poziom. I z całą pewnością poziom 0. On jest totalnie świetny i głównie backroomsy kojarzę właśnie z tego poziomu. Czemu mówisz "Don't hack me, I'm scared"? To jest pytanie, które otrzymuję non-stop od chyba września tego roku, kiedy wyszła ta telewizyjna wersja Don't Hack Me, I'm Scared. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w 2019 roku stworzyłem oddzielny film od Don't Hack Me, I'm Scared, jeszcze od tej wersji na YouTube, ale
on chyba nie jest taki najlepszy z tego, co kojarzę, no ale wcześniej już o tym chyba wspominałem. Czy omówię Don't Hug Me, I'm Scared, to nowe? Myślę, że tak, jest to kwestia czasu, może kwestia najbliższych miesięcy. To, co mnie gdzieś tam niepokoi, to a, czy nie idzie dostać copyright strike'a albo czegoś, naruszenia praw autorskich i tak dalej za użycie jakiegoś fragmentu któregoś z odcinków, bo jest to wersja telewizyjna dla stacji telewizyjnej i może być z tym różnie. Aczkolwiek druga rzecz to trochę przeraża mnie długość i analizowanie tego wszystkiego. Inne analizy na YouTube tego mają po ponad godzinę co niektóre, a żeby to zrobić porządnie, to musi być ponad godzinny filmik, zdaje się. Aczkolwiek w ostateczności może być trochę inaczej, więc zobaczymy, jak to będzie, ale tak, zamierzam to omówić. Spokojnie, dajcie mi trochę czasu. Jaka była twoja reakcja na taki dobry odbiór filmów? Czy spodziewałeś się, że ten kanał tak urośnie? Czy planowałeś od zawsze trzymać się tematów horrorowych, creepypastowych i tym podobne? Czy może nie miałeś planu i jakoś tak to wyszło? Co do ostatniego pytania, już wcześniej o tym wspominałem. Albo nie do końca w sumie. Kanał od zawsze gdzieś tam od początku był skupiony wokół strasznej tematyki, tylko że obecnie trochę to wyewoluowało i teraz czasami znajdzie się tutaj na kanale coś jak historia człowieka psa z internetu i tak dalej. Myślę, że te niestraszne tematy niezwiązane z horrorami często są o wiele ciekawsze niżeli te horrorkowe i obecnie sprawia mi większą przyjemność robienie czegoś spoza tego strasznego klimatu. Chociaż co jakiś czas fajnie jest do tego wrócić, jak chociażby z filmem o Blank Room Soup. Aczkolwiek odnosząc się do pozostałych pytań, jaka była moja reakcja na taki dobry odbiór moich filmów? Nie zawsze była taka dobra, aczkolwiek w większości była i za każdym razem to bardzo cieszy, kiedy komuś innemu podoba się to, co robisz. Generalnie nawet jak pojedyncza osoba napisze ci, że ten film był fajny i się jej podobał i żebyś robił to dalej, to gigantycznie potrafi to poprawić humor i zachęcić do dalszej pracy. A kiedy mówi tak już prawie 300 tysięcy osób, prawie, to jest to coś niesamowitego i dziękuję wam wszystkim z osobna za to wszystko. Czy spodziewałem się, że ten kanał tak urośnie? Początkowo, kiedy tworzyłem te filmy jeszcze w 17, 18, 19 roku, to było to bardziej takie marzenie, żeby ten kanał bardziej urósł, które udało się poniekąd spełnić na przełomie wakacji w 2019 roku, a moim pójściem do 8 klasy w 2019 roku we wrześniu, ponieważ wtedy kanał zaliczył bardzo duży wzrost i mogłem już tworzyć nie dla kilkudziesięciu, kilkuset osób, które oglądały moje filmy, a dla kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy, kilkunastu w tych lepszych momentach. I tak to leciało przez te kilka lat. Zawsze było to marzeniem, żeby zajść gdzieś dalej. Zasadniczo nadal jest. Ale zawsze tego chciałem, a czy spodziewałem się, że tak urośnie? Nie wiedziałem, bo to była wielka niewiadoma. Ale cieszę się, że mi się to udało. Czy jest taki odcinek, gdzie przy zbieraniu danych naprawdę się niepokoiłeś? Niestety muszę was rozczarować, raczej przez te wszystkie lata, kiedy przyzwyczaiłem się do tego, że co wieczór siedziałem przy czymś, co miało straszną twarz, albo było straszne, albo przychodziło do ciebie w nocy przez okno i tak dalej, to trochę się człowiek odparnia i generalnie przy wszystkich rzeczach nie było jakiegoś większego niepokoju. Co z drugim kanałem? Ano, to chyba mój kolejny, nie do końca trafiony pomysł. Z drugim kanałem to było tak, że w 2020 roku... Nie, to był 2021 już. Na początku 2021 roku zacząłem serię, z którą nazwałem świetnym tytułem Zbrodnie z ekranu, która zasadniczo była Killcantem, to co robi Deadmeat chociażby. W sensie James Deadmeata na kanale Deadmeat. No i tak patrząc na te filmy, to nie robiłem tego najlepiej, ale przynajmniej sprawdziłem się w czymś nowym. Później przeniosłem tę konwencję na trochę inny kanał, czyli Chata w lesie. No i to już tak nie do końca mi tam poszło. Może kiedyś to wróci, może kiedyś w ogóle zmienimy ten drugi kanał i będzie tam coś innego, ale póki co raczej nie chcę się za to zabierać, bo tego teraz nie czuję, a wolę się skupić na tym, co dzieje się na tym kanale. Jaka seria, film na twoim kanale sprawił ci najwięcej satysfakcji z nagrywania? Zdecydowanie bardzo fajnie nagrywała mi się seria z FNAF-a Security Breach, ponieważ uwielbiam FNAF-a od kiedy wyszła pierwsza, druga część. Nie jestem psychofanem, nie jestem FNAF-tuberem, nie jestem w tym fandomie, gościu mnie tam nawet nie ma, ale lubię FNAF-a jako rzecz, jest to jedna z pierdyliona rzeczy, które lubię, za którymi przepadam, więc
bardzo dobrze mi się to nagrywało, po prostu dlatego, że uwielbiam tą serię, ale bez przesady. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakiś pojedynczy film, który fajnie mi się nagrywało, to na pewno byłby to Skąd pochodzi to zdjęcie o Jeffie the Killerze, bo to był fajny temat i też dość bliski rzeczom, którymi się interesowałem parę lat temu. Być może także cała prawda o Nikoka do Awokado. To było coś nowego dla mnie i bardzo fajnie się ten film robiło. Kiedyś jeszcze muszę zrobić coś podobnego. Ile około zajmuje ci przygotowanie do jakiegoś odcinka? Nie wiem do końca, co masz na myśli, mówiąc czas przygotowania do jakiegoś odcinka, aczkolwiek jeżeli chodzi o cały ten czas tworzenia, produkcji filmu, to musimy to podzielić na kilka segmentów. Przede wszystkim na początku pojawia się pomysł na film i z pomysłu rodzi się research, który często bywa bardzo długi, jeżeli chodzi o jakiś bardziej złożony, dłuższy temat. Przepraszam, że patrzę się tu, powinienem patrzeć się tu, ale jeszcze nie umiem, ale miejmy nadzieję, że teraz będę patrzył się tu na was. Wracając. Jeżeli temat jest dłuższy, bardziej złożony, to ten research trwa siłą rzeczy dłużej. Jeżeli chodzi o jakiś dłuższy temat, to może to być kilka godzin researchu, żeby wszystko było rzetelnie przekazane. 4 to jest taki maks, jeżeli chodzi na przykład o zapoznawanie się z fabułą danej gry, albo jeżeli chodzi o oglądanie jakiegoś dłuższego ARG, ale dawno czegoś takiego nie było, zdaje się. Ale jeżeli chodzi o jakieś krótsze rzeczy, tutaj mam na przykład na myśli jakieś pojedyncze poziomy backroomsów i tak dalej, to jest króciutkie bardzo, ponieważ raport na temat poziomu backroomsów jest bardzo krótki i to się robi w 20-30 minut tak naprawdę. No czasem jest tego trochę więcej, ale generalnie research wchodzi mi bardzo gładko. No w trakcie researchu jest jeszcze jakieś pisanie scenariusza i tak dalej, więc powiedzmy, że zrobienie researchu do takiego zwykłego filmu, który nie wymaga jakiegoś mega kopania, to jest około godziny, żeby też skondensować te wszystkie informacje, stworzyć jakiś skrypt. Nie lubię ogólnie robić filmów ze sztywnym scenariuszem, bo to jest mega ciężkie. Wolę mieć skrypt i po prostu mówić własnymi słowami. To jest git. A później przechodzi etap nagrywania. To jest zazwyczaj około godzinki do dwóch czasem, a później montaż. Sam montuję swoje filmy, lubię montować swoje filmy i to jest może 3-4 godzinki roboty. To jest bardzo przyjemny etap, no chyba, że chodzi o wycinanie jakichś rzeczy i tak dalej. To jest strasznie monotonne, mozolne i nie lubię tego robić. Więc ogólnie podsumowując, to tworzenie jednego filmu, no to jest jakieś 6, 7, 8 godzin czasem. Chyba nie najgorzej. Wiele pytań też odnosi się do tego, czy gram w jakieś gry, a jak już, to w jakie gram grę. Grać uwielbiam, jestem graczem, kocham gry, gram dużo, w sensie teraz nie tak dużo, dawno w nic nie grałem aż tak, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakieś moje ulubione tytuły, to na pewno seria Assassin's Creed, seria Uncharted, szczególnie dwójka, kocham tą grę totalnie. Znajdzie się też parę innych tytułów, ale jeżeli chodzi o to, w co gram teraz, albo w co grałem ostatnio, to od czerwca do stycznia jakoś, tyle mniej więcej tego było, przechodziłem całą trylogię Mass Effecta, od jedynki do trójki. Gry były świetne, naprawdę bardzo dobrze mi się w to grało, aczkolwiek wszystko zostało spartaczone przez to fatalne zakończenie Mass Effecta 3. To mi totalnie zepsuło jakiekolwiek dobre zdanie o tej grze i fatalnie. W listopadzie przyszedłem też God of War Ragnarok, bo bardzo czekałem na tą grę. Ogólnie wcześniej ograłem chyba wszystkie God of War, ewentualnie jakieś tam części obejrzałem sobie na YouTubie i był bardzo, bardzo dobry, ale czegoś mi w tej grze zabrakło. Generalnie, jeżeli mam powiedzieć taką swoją opinię, gra zaczyna się tak, w sensie jest, ma najwyższą formę na początku, kiedy masz walkę z Thorem, no i później siłą rzeczy myślę, że więcej tego nie odzyskuje tego piku, bo są tam walki z bossami, które są naprawdę dobre, ale to, co działo się na początku, jest najlepsze i później zdaje się, że gra tej formy już nie odzyskuje, ale i tak cała gra to jest majstersztyk, jedna z najlepszych, w jakie grałem. Udźwiękowienie, fabuła, wszystko, muzyka to jest niesamowite. I ostatnio kupiłem sobie jeszcze Dying Light 2 na przecenie, gra jest super, ale doszedłem do bazaru i dalej jakoś nie mam motywacji, żeby grać, a obecnie nie gram w nic. Za jakiś czas, jak się zmotywuję, się do tego Dying Lighta 2. Na razie mam większą zajawkę na robienie filmów, ponieważ wróciła mi taka większa chęć do tego, kiedy odkryłem kilka nowych tematów i już przestałem zamykać się na takie gry głównie. Kogo byś uznał za twoją największą inspirację w tworzeniu na YouTube?
Oj, tego będzie trochę sporo. Generalnie na samym początku, kiedy zaczynałem, bardzo dużo oglądałem DJ-a Palasida i totalnie uwielbiałem te jego filmy i to, co robił. Aczkolwiek teraz, jak patrzę trochę na jego twórczość, to no dziwnie się na to patrzy. Tym bardziej, kiedy nagle masz sytuację, kiedy DJ Palasite robi streama, ponieważ jakiś chłopak do niego napisał, który zrobił sobie pranka i otwierał drzwi za pomocą sznurka. I on nagle robi z tego nie wiadomo jakie dochodzenie na streamie. I potem angażuje jakiegoś jasnowidza, który gada o jakichś kapturowcach, a ziomek ma z tego bekę. Ostatnio myślę, że z tym, co robi DJ Palasite, nie jest najlepiej, ale jakiś czas temu naprawdę widziałem w nim sporego idola. Aczkolwiek obecnie tak nie jest. A jeżeli chodzi o jakiegoś mojego ulubionego twórcę z polskiego YouTube'a czy coś, to nie licząc niektórych dymów, które obecnie wokół niego dzieją, to myślę, że przez cały czas najczęściej obserwowałem Boxdela i czy to jeżeli chodzi o jego ciekawostki, czy to jego streamki, dymy, to co robi teraz Fame MMA, Masnego Bena i tak dalej, to chyba najczęściej oglądałem Boxdela przez cały ten czas i myślę, że jeżeli chodzi o takiego mojego ulubionego gościa z internetu, to będzie to Bombel właśnie. Nie licząc jakichś tam jego odpałów i tak dalej, ale swoją drogą za... O kurde, za 2 godziny Fame MMA. Ja jeszcze filmu nie skończyłem. W każdym razie na Fame sobie zobaczę za chwilę, jak będzie walczył z panem Pawłem Jóźwiakiem. Jeszcze mogę wymienić Elevena, bo kiedyś mega dużo go oglądałem i był swego czasu takim moim najulubieńszym youtuberem ze wszystkich. Obecnie aż tak go nie oglądam, ale naprawdę tyle, co ja się Elevena naoglądałem w życiu, to... No i tak jest, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za tego Q&A. Odpowiedziałem na większość waszych pytań. Zadaliście ich jeszcze całkiem sporo. Nie odpowiedziałem na wszystkie, bo trochę nie było jak, a też nie chcę, żeby ten film był jakoś mega długi. Na pewno słyszymy się w kolejnych filmach, a także na streamku, który będzie dzisiaj o 19:00, gdzie będziemy przeglądać jakieś straszne rzeczy w internecie, jak The Mandela Catalog, może nowy film Kane Pixels albo jakieś inne RG w internecie. Zapraszam was na godzinę 19:00. Posiedzimy, myślę, że gdzieś tak do 22:00 i zrobimy fajny content. Myślę, że będzie to ciekawe. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie. Zostaw suba i kciuka w górę pod tym filmem, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijamy 300 tysięcy widzów za wszystkie 267 ponad tysięcy subskrypcji. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mimo wszystkich rzeczy zostaliście tutaj i dalej mnie oglądacie. To jest... Dzięki za oglądanie raz jeszcze. Dziękuję, że jesteście. My słyszymy się na streamie, a także w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się. Miłego dziękuję wszystkim. Pozdrawiam was. Cześć.